Cześć! Witajcie w naszej nowej serii Od Zera do Bohatera. Jest to seria współtworzona zarówno przez Nixal, jak i przez iAutomatyka za pośrednictwem kursyautomatyki.pl. Witamy w dzisiejszym odcinku. Witamy Pawła. Cześć Paweł. Cześć wszystkim. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixal, czyli firmy współtworzącej tą serię. No i przejdźmy do meritum, czyli do tego, o czym chcemy dzisiaj powiedzieć. Ostatnio mieliśmy, Paweł, dwa odcinki, w których była taka mała rozgrzewka. Za pierwszym razem było programowanie, przypomnij nam czego? Universal Robots. Tak, za pierwszym razem była paletyzacja, za drugim razem był robot, który kopie prądem. To był robot. Dwa roboty nawet. Dwa roboty kopie prądem, super. Czyli mieliśmy dwa roboty kopiące prądem. Czyli była jakaś rozgrzewka, a teraz przechodzimy do meritum, czyli tego, co będzie przedmiotem zadania i tego, po czym sprawdzimy, że Paweł w te dwa miesiące, może nawet mniej, stanie się automatykiem, bo będzie w stanie wykonywać zadania automatyka. Czyli omówimy sobie dzisiaj zadanie i jakie daliśmy Ci na najbliższy czas. Zacznijmy może od tego, że zobaczymy, jakie zadanie dostał Paweł, więc nurkujemy do komputera i patrzymy, co to jest. Otóż to, na co patrzymy, to jest stacja paletyzacji. Zgadza się, Paweł? Jak najbardziej. Tak jest, czyli jest to stacja, na której paletyzujemy robotem, z tego co widzę, robot firmy Kuka, zgadza się? Tak. Paletyzujemy kartony i tu oczywiście jest biednie, czyli widzimy tylko parę przenośników, jakiś magazyn palet, jakiś robot, to może opowiedzmy dokładnie, co tu widzimy. Nawigując po tym, na co patrzymy, mamy kolejno. Mamy tutaj sobie przenośniczek, po którym nam kartoniki wjeżdżają, tak? Czyli taki przenośnik odbiorczy, z którego zabiera nam robot. Zgadza się? Dokładnie. Tutaj mamy robota, o którym mowa, mamy na nim chwytak. Chwytak jest pewnym udziwnieniem, bo jak się mu przyjrzymy, to jest tu serwo, czyli ten chwytak jest dostosowany do więcej niż jednego wymiaru kartonów. Z tego co wiemy, to jest bardzo duża ilość tych kartonów, więc tu dochodzi pewne udziwienie, jeżeli chodzi o sterowanie, czyli trochę więcej pracy dla Ciebie. Mamy oprócz tego tutaj magazyn palet. Jak dla magazyn palet, to pewnie w praniu wyjdzie, zobaczycie, ale upraszczając, po prostu podaję palety jedne za drugą, czyli operator sobie do nich ładuje, do tego magazynu i z tego magazynu one sobie wyjeżdżają. No i następnie mamy ciąg przenośników, które pełnią generalnie bardzo podobną funkcję, poza tym pierwszym, który zatrzymuje nam palety do tego, żeby można było je ładować na nie chwytakiem, czy tam przy użyciu robota z chwytakiem, kolejne kartony, które pobieramy z tego przenośnika, o którym już mówiliśmy. Czyli generalnie mamy raz, dwa, trzy, może cztery, pięć, sześć, może siedem urządzeń, osiem z robotem, czyli tak czy inaczej mniej niż 10 urządzeń, które znajduje się w danej strefie. To, czego tutaj nie widzimy, to nie widzimy żadnego wygrodzenia, żadnej kurtyny bezpieczeństwa. To, z tego co wiem, jest przedmiot zadania, do którego dojdziemy dopiero za jakiś czas. Więc mamy suchy wsad, który dostaliśmy od konstruktora i na którym będziemy pracować dalej. Wracamy. Widzieliście już mniej więcej, jak wygląda stacja, którą będzie projektował Paweł. Zadaniem Pawła będzie zaprojektowanie kompletne automatyki pozwalającej na sterowanie całą tą stacją pod kątem, tak jest ona zaprojektowana, pod kątem mechanicznym, żeby to wszystko wpędzić w ruch, żeby odbierać dane od czujników, w jakiś ten lub inny sposób komunikować się z robotem i wszystkim, co tam jest. Na rysunku nie widzieliście żadnego bezpieczeństwa, o czym mówiliśmy. Bezpieczeństwo dojdzie potem. To też będzie zadanie Pawła, żeby odpowiednio dobrać kurtyny, no bo najczęściej robi to automatyk. Nie zawsze, ale najczęściej robi to automatyk, ponieważ kurtyny, czujniki i tak dalej to jest coś, co znajduje się w jego podwórku. Paweł, powiedz nam, jakie informacje, poza tymi, które już podałem, dostałeś od automatyka, który przekazywał Ci zadanie? Ogólnie dostałem informacje o tym, co dana linia będzie robić, o tym, gdzie znajdują się wszystkie urządzenia, takie jak czujniki czy siłowniki, gdzie będę musiał to wszystko ująć w całym schemacie. Również dowiedziałem się, że można używać na przykład części schematów poprzednich, żeby po prostu ukrócić ten proces. Czyli generalnie będziesz ściągać, ale z tego, trochę tak. Z tego chyba, co już zrobiliśmy wcześniej, czyli jak ktoś tego nie ma, no to musi to wszystko użyć, bić od zera, jak rozumiem, tak? Tak. Okej. Okay. Trochę z technicznych pytań. Na jakim sterowniku to wszystko będzie stało? Na Siemensie S7500.
Dobrze pamiętam, w wersji F, czyli w wersji bezpiecznej, tak? Tak, Czyli... w wersji bezpiecznej, czyli z modułami, które mogą być użyte na przykład do grzybków bezpieczeństwa, kurtyn i innych elementów bezpieczeństwa. Podobno automatycy twierdzą, że dzięki temu łatwiej jest projektować, więc zobaczymy. Paweł, może nie będzie miał porównania, ale powie, czy było łatwo, czy trudno. Czy dostałeś już jakieś wytyczne odnośnie bezpieczeństwa? Z tego co wiem, to nie, tak? Na razie nie. Czyli Jeżeli będę najszybszy, to ja pierwszy się nim zajmę. Okej, czyli to jeszcze przed nami. Co w tym wszystkim, co automatyk dał ci do zrobienia, wydaje ci się najtrudniejsze? Wydaje mi się, że na ten moment ogólnie zgranie tego wszystkiego w całość, czyli po prostu zrobienie tego schematu tak, żeby nie było w nim żadnych dziur ani błędów. Bo też powiedzmy sobie, że schemat, który ty projektujesz, to jest de facto schemat, na bazie którego będzie zbudowana pojedyncza szafa, która całą tą strefą będzie sterować, czyli de facto ty projektujesz rozdzielnie elektryczno-automatyczną. Zgadza się? Dokładnie. Dokładnie. Super. Z jakich szkoleń już korzystałeś, a z jakich wiesz, że będziesz musiał skorzystać, żeby zrobić to, czy wykonać to zadanie? Skorzystałem już w dużej części z kursu o tym, jak czytać schematy elektryczne. Tutaj Jakaś akurat szapora. ja będę go tworzył, ale czytanie też się jak najbardziej przyda. Skorzystałem też z kursu na temat programu C Electrical, ponieważ z niego korzystamy w firmie do projektowania schematów. Czy oba szkolenia przeszedłeś już w całości, czy jesteś na jakimś etapie? Nie, w obu jestem mniej więcej w połowie. I czy to, że nie przeszedłeś tego do końca, powoduje, że nie jesteś w stanie już zabrać się za zadanie, czy mniej więcej masz już jakieś takie informacje bazowe, że możesz już coś rysować? Jestem w stanie już zacząć, ale jest parę luk, więc wydaje mi się, że na tym etapie nie dokończę, dopiero jak skończę te kursy. Okej, to wrócę do tego pytania, które tej drugiej części pytania, czyli czy widzisz, że będą ci potrzebne jeszcze jakieś szkolenia, żeby to zrobić, bądź jakaś inna pomoc? Na ten moment wydaje mi się, że kursów już nie, jak już to pomoc automatyka. Czy dostałeś jakieś ramy projektowe, jakieś takie grube wytyczne typu, że na przykład masz korzystać tylko i wyłącznie z takich producentów, a nie innych? Czy jakieś takie informacje dostałeś? Na ten moment mam kilka wytycznych, jednak nie są one na tyle precyzyjne, żeby podawały już producenta, tylko zakres, z jakiego będziemy brali produkty. Żeby nie było, nie będzie tak łatwo, na pewno ten zakres mu trochę ograniczymy. Niestety nie jesteśmy w stanie trzymać wszystkiego na magazynie, więc korzystamy z pewnych określonych standardów, także to jeszcze przyjdzie na to czas, pewnie dowiesz się tego może już jutro. Z kim współpracujesz poza automatykiem, żeby to dowieść? Czy konstruktor też w tym procesie występuje? Jaka jest jego rola? Również konstruktor występuje. Na przykład musi mi przekazać, w jakim miejscu będą występować zamki, żebym mógł to uwzględnić w swoim schemacie. Paweł, jesteś w połowie kursów, które są ci potrzebne do realizacji tego zadania. Co byś dodał od siebie, co byś powiedział osobie, która chciałaby taki kurs przejść? Co twoim zdaniem jest potrzebne albo co ułatwia naukę i przejście tego kursu? Odniósłbym się na pewno do kursu o C Electrical, ponieważ uważam, że używanie tego programu razem z oglądaniem kursu jest bardzo istotne, bo widzimy, co ktoś robi i możemy to powtarzać po nim. I wtedy dużo lepiej to zapamiętujemy niż bezmyślne oglądanie tego kursu. Super, ciekawy pomysł. Jak najbardziej, tylko nie jest tak prosto mieć własną licencję C, z tego co wiem, no bo to jest też dość drogie oprogramowanie, ale na pewno pomaga, tak jak mówisz. Paweł, szkolimy cię na automatyka, czyli jak rasowego automatyka. Wysłaliśmy cię już na serwis, na montaż. I gdzieś jeszcze? Chyba nie. Okej, okay, czyli przeszkadza to w nauce? Trochę tak. Okej, okay, no czyli przyzwyczaj się. Tak wygląda praca automatyka. Ale poza tym teraz damy ci trochę czasu, żebyś ten kurs przeszedł i zadanie zrobił. Myślę, że w kolejnym odcinku zobaczycie już, jakie są postępy, jak Paweł radzi sobie ze schematem, gdzie jest, jakie pytania doszły po drodze, co mu było potrzebne. A myślę, że już za 2 tygodnie, może za 3, to znaczyłoby się wtedy, że się nie wyrobił, ale myślę, że za 2 tygodnie będziemy już widzieli efekty, a potem przejdziemy do składania szafy, ale nie spoilerujmy za dużo, bo to wszystko przed nami. Czyli co? Widzimy się za tydzień. Jak najbardziej. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie kolejnego odcinka. Liczymy, że będziecie z nami za tydzień, a tymczasem życzymy Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć! Cześć!